Identyfikator podmiotu. SCP-882. Klasa podmiotu. Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-882 musi być zabezpieczony w otoczeniu płynnym, składającym się w co najmniej 40% ze słonej wody. Obiekt musi być zawieszony przy wykorzystaniu niemetalicznego środka, którym obecnie jest lina z włókna bawełnianego i który należy codziennie wymieniać. Każdego dnia należy również poszukać w obiekcie oznak odpadania rdzy. Jeżeli jakakolwiek część SCP-882 sprawi wrażenie, jakby nie była pokryta rdzą, natychmiast musi zostać zanurzona w 100% roztworze wody morskiej, którą należy pobrać bezpośrednio z oceanu. Stężenie może obniżyć wyłącznie, kiedy obiekt znowu będzie w całości pokryty rdzą. W przechowalni nie mogą znaleźć się żadne metale. Dozwolone są wyłącznie materiały organiczne, a wszelki kontakt dotykowy z SCP-882 wymaga użycia grubowarstwowych rękawic bawełnianych. Metal, który wejdzie w kontakt z obiektem, musi zostać rozdarty rozgrzanym narzędziem, przetopiony i zanurzony w oddzielnym pojemniku wypełnionym w 100% wodą morską. Pracownicy są zobowiązani w trybie natychmiastowym zgłaszać wszelkie halucynacje słuchowe i w następstwie podchodzić do pełnej ewaluacji psychologicznej. W zależności od jej rezultatu zostaną albo przeniesieni do innej placówki, albo permanentnie zamknięci w... Opis. SCP-882 przypomina stworzone z różnych metali nagromadzenie trybików, kabli, krążków linowych, śrub i taśm. Rozmiar obiektu w czasie pozyskania wynosił około 87 metrów sześciennych. Obecny rozmiar to około 12 metrów sześciennych. SCP-882 szybko rdzewieje w wodzie morskiej. Nie zidentyfikowano żadnego źródła mocy, pomimo czego komponenty obiektu zaczynają się poruszać, jeśli nie są pokryte rdzą. SCP-882 jest całkowicie bezgłośny, bez względu na intensywność aktywności. Każdy metal, jaki dotknie obiekt, na stałe zostanie do niego przyłączony i w ciągu kilku dni stanie się kolejnym fragmentem elementu. Nie dotyczy to materii organicznej. SCP-882 jest wyjątkowo sprężysty, silny i wytrzymały, ponad normy stopów tytanu wykorzystywane do konstrukcji samolotów. Jest to pomimo faktu, iż obiekt wydaje się stworzony ze stopu żelaza, cyny, złota i innych metali, spośród których część nie została jeszcze zidentyfikowana. Odcięcie choćby niewielkiej części obiektu wymaga wielogodzinnego wykorzystywania skrajnie intensywnego i ukierunkowanego ciepła. Osoby znajdujące się w pobliżu obiektu przez dłuższy czas cierpią halucynacje słuchowe, kiedy przebywają przy obiekcie. Są to zazwyczaj dźwięki przypominające szlifowanie i klikanie. Odgłosy te nieprzerwanie zyskują na intensywności, a ich wyciszenie można dokonać wyłącznie przez rzucenie w obiekt metalu. Osoby cierpiące zaawansowane stadia psychozy często same rzucają się na obiekt, co skutkuje ich niemalże natychmiastową śmiercią przez zmiażdżenie. Ciało zostaje wciągnięte do środka obiektu, co uniemożliwia jego odzyskanie. SCP-882 został pozyskany z północno-wschodniej części wybrzeża wyspy Banksa. Pobliski obszar pozbawiony był jakichkolwiek metali, a nawet rud metali w promieniu do jednej mili. SCP-882 został odnaleziony w geometrycznym centrum rejonu. W miejscu odkrycia SCP-882 był zanurzony w wodzie morskiej. Po wyjęciu SCP-882 z wody zaczęły od niego odpadać płaty rdzy, wywołując poruszanie różnych części obiektu. Po kilku incydentach dr Gears autoryzował eksperyment z SCP-2519, który był odtworzony w pętli, co skutecznie spowolniło ruch obiektu, pozwalając na bezpieczny dostęp. SCP-882 został wtedy pocięty i zabezpieczony w lokacji. Notatka. SCP-882 nie może znaleźć się w pobliżu SCP-271 ani żadnej osoby, u której podejrzewa się skażenie SCP-217. Dodatek. Szczegóły w przesłuchaniu 882-1. Przesłuchanie 882-1. Przesłuchiwany Richard Wright. Przesłuchujący dr Gears. Przedmowa. Richard Wright został zidentyfikowany jako osoba, która przetrwała wystawienie na oddziaływanie obiektu w pobliskiej wspólnocie
niedaleko miejsca przebywania SCP-882. Początek audiologu 13.04. Proszę zająć miejsce i podać swoją godność. Richard Logan Wright, ale wszyscy mówią na mnie Rich. Świetnie, dziękuję. Panie Wright, czy przypomina pan sobie dzień, w którym po raz pierwszy ujrzał pan obiekt? Boże, kiedy to było? Nie jestem pewien, ale jakiś czas temu. Allen odnalazł go pierwszy. Rozbił się o niego swoją łodzią. Powiedział o tym kilku innym i uznali, że mogą się obłowić, sprzedając obiekt na złom. Byliśmy przekonani, że to część jakiegoś odrzutowca albo statku handlowego. A kiedy urządzenie zaczęło pracować? Następnego dnia. Cholerstwo zaczęło trząsać się z rdzy jak pies z pcheł. Najpierw powoli się okręcało, a potem śpieszyło. Kiedy ujrzałem to po raz pierwszy, już pracowało na pełnych obrotach. Jimmy próbował się do tego zbliżyć, by sprawdzić, co mogło to zasilać, albo dlaczego działa tak cicho, ale się potknął. Zrobił sobie paskudną szramę pod okiem i sam to spieprzył. Allen był jakiś dziwny. Pytał nas, czy coś słyszeliśmy. Pani Parker myślała, że część tego była zrobiona ze złota. Nawet próbowała ją wydłubać przy użyciu rurki. Rurka jednak przytknęła do tego i mocno jej przywaliła, kiedy trybik się obrócił. Po tym większość ludzi zwyczajnie trzymała się od tego z daleka. Czy miały miejsce inne incydenty z udziałem ludzi? Ktoś został ranny albo słyszał dźwięki? Nie na początku. Właśnie chodzi o to, że to coś było cholernie ciche. Ludzie o tym pozapominali. Allen trzymał to w starym schowku przy doku, a mało się tam chodziło. Ale zaczął źle wyglądać. Mówił, że nie może spać, że słyszał, jak to coś szlifuje. Ojciec Pat zaczął do niego chodzić. Próbował do niego przemówić, namówić go, by się tego pozbył. Następnie zniknął na kilka dni i kiedy dwójka znowu się pojawiła, byli szczęśliwi jak... Panie Wright? Wszystko w porządku. Przepraszam. Więc ojciec Pat i stary Allen pokazali się jakby odświeżeni. Nie przykładałem tematowi zbyt wiele uwagi, jako że byłem nim dość wystraszony. Słyszałem różne odgłosy z tamtego schowka. Szlifowanie i piszczenie. Dość ciche. W każdym razie powiedzieli, że to cholerstwo jest skądinąd. Że Bóg to stworzył. Miarka się wówczas przebrała i odszedłem. Uwierzył im pan? Że to było od Boga? Nie. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Cholerna maszyna ciągle się kręciła. Nie wymagała zasilania, a na tak jadła metal. Rurka, którą uderzyła w to coś pani Parker, przeobraziła się w wał śrubowy i wyglądała, jakby była tam od zawsze. Tematem zainteresowało się wiele osób. Zaczęli słuchać się Allena i ojca Pata. Ci mówili im, by dawali temu czemuś metal. Mówili, że maszyna przemawia głosem Boga, że działa głośniej, jeżeli nie poświęca się jej uwagi, i ciszej, jeżeli składano jej dar w ofierze. Czy dał pan temu jakiś metal, albo spędził dłuższy okres przy obiekcie? Jakie to ma cholera znaczenie? Te dźwięki można było usłyszeć w całym mieście. Ludzie nie mogli spać. Stukanie, szlifowanie, krzyczenie przez całą noc. Ofiarowanie metalu pomagało. Cholera, nie chciałem. Wiem, że to nie był Bóg i nigdy nie powiedziałem, że był. Cała reszta wręcz wchodziła sobie nawzajem na kark, by uszczęśliwić Allena i ojca Pata. Jedynie chciałem móc spać. Nie ma w tym nic złego. Proszę pana, da się pan uspokoi. Ja jedynie zadaję pytania. O nic pana nie oskarżam. Proszę wrócić na swoje miejsce. Przepraszam. Przez te kilka tygodni zdołano nakarmić maszynę wszystkim. Po prostu... tak już było. Nie wiem. Wie pan, byliśmy dość odizolowani. Nie mieliśmy wiele. Wystarczyło kilka razy wybrać się do tamtego schowka i wrócić tam tyle metalu, ile dało się znaleźć. Jakoś zawsze byli tam ludzie, którzy to obserwowali. Po jakimś czasie przewierciło się to przez dach. Ojciec Pat stał się jeszcze dziwniejszy i mówił, że to, co dajemy maszynie, przestaje wystarczać. Myślę, że reagował tak przez ten hałas. Mówił, że maszyna wymaga czegoś bardziej znaczącego. Panie Wright? Panie Wright? Poszedłem tam jednej nocy, bo słyszałem ludzi krzyczących w schowku. Ojciec Pat prowadził modlitwę dla tej maszyny, ale nie brzmiało to znajomo. Ludzie do niego podchodzili, a on pochylał ich ku sobie. Krzyczeli, a on obracał się do tej metalowej maszyny. Myślałem, że udziela im komunii, ale wtedy ujrzałem w jego ręce szczypce. Przepraszam, szczypce? Wyrywał mięso z ludzi.
Wyrywał ich jebane zęby i karmił nim maszynę. Zaczął krzyczeć, że to nie wystarcza. Że maszyna wymaga więcej, ale więcej nie było. Nie było niczego, skąd brać metalu? Wtedy wskazał palcem na Lena. Powiedział, że ten ukrywa metal przed wielką maszyną. Ale on krzyknął, że niczego nie ma. Ojciec padł, powiedział, że ma metalowe spoiwo w biodrze. Wszyscy na nas wstali. O Boże! O Boże! Złapali go! Wszyscy! Zwyczajnie złapali! Zaczął krzyczeć. Krzyczał i krzyczał. Ale ich to nie obchodziło. Widziałem, jak do maszyny wchodzi jego ręka. Jak łamie mu wszystkie palce i wyrywa resztę ramienia. Wtedy uciekłem. Co miałem robić? Jezusie! Nie mogłem się zatrzymać. Było ich zbyt wielu. I to coś krzyczało. I Alan krzyczał. I ojciec pan krzyczał. Koniec przesłuchania. Dziękuję panu, panie Wright. Ochrona, proszę odprowadzić pana Wrighta do wyjścia.